Wystawa Osiedleni Mistrzejowice jest połączeniem dwóch cyklów wystaw. Z jednej strony wystaw Zapomniane dziedzictwo Nowej Huty, a z drugiej wystaw poświęconych nowochódzkim osiedlom. Stąd na wystawie prezentujemy zarówno przeszłość Mistrzejowic, a także Batowic i Dziekanowic, bo część dzisiejszej dzielnicy 15 to są właśnie te wioski. Następna część jest poświęcona nowochódzkim mieszkańcom, ale bardzo specyficznym. Otóż dzięki inicjatywie Janusza Trzebiatowskiego na terenie Mistrzejowic powstało bardzo dużo pracowni artystycznych. Pokazujemy więc mistrzejowickich nowochucian właśnie przez pracownię artystów, przez ich dzieła, wyposażenia z ich mieszkań. Następna część jest poświęcona kościołom, przede wszystkim kościołowi świętego Maksymiliana Marii Kolbego i jego przeszłości, szczególnie tej z czasów stanu wojennego, kiedy, jak to mówił ksiądz Jancarz, było to Westerplatte południowej Polski. Zaś ostatnia część poświęcona jest nowochódzkim blokowiskom. Mistrzejowice to była właściwie ostatnia wielka kreacja socjalizmu. Wielkie osiedle doskonale zaprojektowane przez profesora Witolda Cęckiewicza i wykonywane przez jego zespół. Między innymi pokazujemy tu pamiątki związane z małżeństwem Jerzego i Marii Chronowskiej, a więc tej grupie architektów, w których blokach mieszka dzisiaj około 100 tysięcy Krakowian. Na naszej wystawie mamy pamiątki z konsekracji kościoła świętego Maksymiliana Marii Kolbego, która odbywała się w obecności ojca świętego Jana Pawła II. Mamy tu używany wówczas kielich, puszkę, patenę. A przede wszystkim mamy tutaj wspaniałą kolekcję malarstwa. Mamy tutaj modele rzeźb pana profesora Bielaka. To każdy zna na pewno rybę, słynną rzeźbę, która stoi w Parku Ratuszowym. To właśnie jego dzieło. I dwie jego rzeźby znajdują się także na terenie Mistrzejowic. Le jour ou bien la nuit, je ne suis plus jamais seule, je n'ai plus jamais peur. Musicie ruszyć za tymi kodami, znaleźć ich położenie, następnie odpowiedzieć na pytania, tak żeby te kody odblokować i żebyśmy mogli poznać ostateczną tajemnicę tego, jak powstał wszechświat. Musicie to wszystko zrobić tak, żeby bladawcy nie zorientowali się, co my chcemy zrobić. Wśród tegorocznego festiwalu Kryptonim LEM, organizowanego przez Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta, na uczestników czeka bardzo wiele atrakcji, zarówno skierowanych do dzieci, jak i osób dorosłych, zarówno tych nieznających Stanisława Lema, jak i tych, którzy Stanisławem Lemem interesują się już od dawna. Wśród atrakcji są zarówno gry miejskie, interaktywne gry miejskie dla dzieci i młodzieży z szkół podstawowych od 4 do 8, jak i gra interaktywna dla osób dorosłych. Wszystkie te gry oparte są o aplikację Action Track. Inspiracją do stworzenia tych gier były opowieści i książki Stanisława Lema. Gra polega na rozwiązywaniu tak naprawdę różnych zadań. My tutaj postawiliśmy na różne takie pytania związane trochę z technologią, z chemią, z fizyką, gdyż sama gra opiera się tak jakby na jednym z opowiadań Lema, które tak jakby wyjaśnia, dlaczego, jak powstał wszechświat w taki w zasadzie bajkowy sposób i dlaczego wszystkie nam znane galaktyki krążą wokół wspólnego ośrodka. Więc zadaniem wszystkich uczestników jest właśnie podróż tutaj po Nowej Hucie i jednocześnie właśnie rozwiązanie niektórych takich zadań opartych właśnie na taką wiedzę po prostu naukową, żeby i zapoznać ich trochę z twórczością Stanisława Lema, jak i właśnie rozpromować też to, co Lem zawsze zwraca uwagę, czyli właśnie nauki ścisłe i technologie. A to są przyznane częściowo. Bo źle dodaliśmy, nie? A biegnij teraz od jednego punktu. No staram się. A ile było tych fontan? Nie wiadomo. Festiwal Kryptonim Lem rozpoczynamy wernisażem wystawy prac Daniela Mroza, a więc genialnego ilustratora powieści i książek Stanisława Lema.
Na wystawie są przedstawione ilustracje z tychże właśnie książek Stanisława Lema, prezentowane w różnej formie. Zarówno wydruki na metalu, jak i wydruki na szybie oraz formy przestrzenne. Plan na dzisiejszy wieczór jest następujący. Zaczniemy od najpierw formy krótkiej, czyli najpierw 8-minutowa animacja oparta na powieści Golem 14, potem przekładaniec w reżyserii Andrzeja Wajdy na podstawie krótkiego opowiadania Kim pan jest, panie Jones. I zakończymy już dłuższą formą, czyli pełnometrażowym filmem pod tytułem Szpital Przemienienia, oparty na powieści o tym samym tytule. When you came into being, you found yourself with a mind you did not choose. Evolution has thrown you out of a status of animal-like instinctive survival. Evolution gave you intellect, which provided the possibility of being aware of your existence. Evolution gave you freedom to design your own fate.